Kiedy czytałem ten scenariusz, to w ogóle była przeciwna sytuacja, dlatego że ja się przygotowywałem do zupełnie innej roli w waszej stacji, powoli. I decyzję musiałem podjąć w ciągu 24 godzin. Zadzwonił do mnie Michał Kwieciński i powiedział, że ma dla mnie scenariusz, żebym przyszedł. Położył mi 3 odcinki plus drabinkę, mniej więcej do końca serialu, i powiedział, no musisz się zdecydować w ciągu 24 godzin, czy ruszamy z tobą, czy szukamy innego aktora. Michał wiedział o tym, że przygotowuję się do innego projektu, więc dlatego miałem te 24 godziny. I kiedy w domu przeczytałem, wiedziałem, że już nie mam między czym wybierać, więc wchodzę całym sobą w Belle Epoque, bo po prostu bardzo mi się spodobał scenariusz. Zachwycił mnie, a z drugiej strony też mnie przeraził, bo mówię, no nie wyobrażam sobie takiego rozmachu, tego wszystkiego, co jest napisane. No ale tutaj rzeczywiście stacja TVN i Axon Studio wykonali potężną robotę, jeżeli chodzi o dekoracje, charakteryzacje, lokacje, scenografię, to wszystko, no to wygląda fenomenalnie. Więc gra była warta świeczki, powiedziałem sobie, jak spadać z konia, to naprawdę z wysokiego.